Ja chciałbym dzisiaj dalej kontynuować cykl dotyczący wpływu i chciałbym skupić się dzisiaj na takim temacie, jak trzy etapy rozwoju w głoszeniu Ewangelii. Trzy etapy rozwoju, trzy etapy naszego wzrostu w głoszeniu Ewangelii i w zasadach, które temu towarzyszą. Będę w sporej części bazował, kręcił się wokół listu do Filipian. Dobrze, i przechodząc w takim razie do pierwszej zasady, zacznę od Filipian, pierwszy rozdział, 15-18. Paweł mówi tak. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory. Inni natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii. Drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Lecz o co chodzi? Byle tylko, wszelkimi sposobami, Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze. Z tego się uratuję i ratować będę. Bardzo ważne w ogóle słowa, tak? Paweł zaczyna w ogóle pisze o swoich prześladowaniach, tak, których doświadcza, ale pokazuje swoją mądrość, pokazuje swoją głębokość, on pokazuje serce apostoła i serce ewangelisty. Nieważne jak, byleby tylko Chrystus był zwiastowany, tak? Oczywiście nie będę o tym mówił, tak? Chodzi tutaj o zwiastowanie Chrystusa, tak? Mówimy o zwiastowaniu pełnej Ewangelii, o zwiastowaniu Ewangelii Bożej, bo szczególnie w naszym kraju powszechne jest to, że zwiastowana jest inna Ewangelia, tak? Niepełna Ewangelia, za którą stoi inny Jezus, tak? A wiemy, że to ta Ewangelia Boża, Ewangelia Chrystusowa, to ona jest jakby mocą Bożą, tak, ku zbawieniu każdego, kto wierzy. To ta Ewangelia, więc jakby koncentruje się na tej Ewangelii i na tym, co powiedział Paweł. Zawsze, kiedy jest przez nas zwiastowana Ewangelia, kiedy w ogóle dochodzi do głoszenia Ewangelii, mamy dwie strony, tak? Pierwszą jest ten, który głosi. Jest głoszący Ewangelię, tak? I on zda sprawę ze swoich intencji. Słowo Boże, którym jest Chrystus, tak? Jest zdolne jakby osądzić myśli serca człowieka. Ale jest też druga strona. Zawsze. Są to ci ludzie, do których jest zwiastowana Ewangelia, tak? To ci, do których głosimy. I tak naprawdę Paweł z perspektywy właśnie serca apostoła, serca ewangelisty, on w tej zasadzie przede wszystkim kieruje się na tą grupę, drugą grupę ludzi. On kieruje się na odbiorców. Mówi, nieważne jak, nieważne, w ogóle nieważne, byleby tylko, wszelkimi sposobami, Ewangelia Chrystusowa była zwiastowana, tak? Wiecie, ludzie często mówią tak, z tym nie pójdę głosić, bo staję na koszu. Ten mi się nie podoba, jak rapuje. Ten za głośno krzyczy. Ja to bym głosił tak i tak. Ale zostanę w domu. Poczekam na natchnienie. Albo poczekam, jak pojawi się taki lider, który spełni wszystkie moje kryteria, kwalifikacji, to ja wtedy pójdę. Tak, to jest dosyć, wiecie, powszechne, tak? I teraz, kiedy spojrzymy z perspektywy tej zasady i tego pierwszego etapu, o którym mówi Paweł, tak? To lepsze dzieło wykonuje ten, który głosi obłudnie, niż ten, który nie głosi wcale. Lepsze dzieło. Jeśli ktokolwiek tylko siedzi w fotelu, tak? Przed internetem, krytykuje innych, tak? To wiedz, że nie ma tu żadnej wartości. Żadnej wartości. Twoje mądrości o Ewangelii wypowiedziane przy twoim biurku nie mają żadnej wartości. Żadnej. Lepszy jest ten, który głosi obłudnie. Wiecie, oczywistym jest też, że jak
człowiek rodzi się na nowo, zaczyna mieszkać w nim Duch Święty, to jego dusza zaczyna być w cyklu pewnych zmian, tak? Jest naprawiana. To nie jest tak, że człowiek od razu ma w 100% czyste intencje, tak? Rozpoczyna się w nim pewien proces zmiany myślenia. On najpierw musi się dowiedzieć, jaką myśl w danym temacie ma Jezus, tak? W drugim temacie musi zgodzić się z tym w ogóle, że to jest w ogóle prawda, że przyjmuje to do swojego życia, tak? No i ostatecznie, że zaczyna w ogóle żyć tą myślą, że zaczyna ją wdrażać w życie. I w ten sposób też, poznając te myśli, wdrażając je w życie, stopniowo zmieniają się jego intencje. Ale to się odbywa stopniowo. Jednak fakt, że na początku jakikolwiek człowiek nie ma w 100% czystych intencji, tak? Tak? Nie wiem, głosi Ewangelię gdzieś tam jeszcze lecząc się ze swojego odrzucenia, tak? Czy nie wiem, próbując zasłużyć, to w ogóle nie oznacza, że ma się zatrzymać i poczekać, aż w 100% jego intencje będą czyste. Idź i głoś Ewangelię, a w międzyczasie naprawiaj swoją duszę, czy generalnie podlegaj się procesowi zmian. Paweł mówi, no nieważne jak, byleby Chrystus był zwiastowany. Idź i głoś Ewangelię, zawsze i wszędzie, tak? W ogóle głoszenie Ewangelii w procesie naszego, że tak to ujmę, uświęcania, ono jest jak najbardziej pożądane, tak? Coś wam powiem. Ludzie często mówią do mnie tak. Wiele takich rozmów miałem. Żebyś ty wiedział, jak ja kocham Boga. Wiesz, ja wiem, że ludzie mówią, że kochają Boga, ale moja miłość do Boga jest taka osobista, kiedy my tak jesteśmy razem. Wiecie, człowiek, który chodzi trochę z Chrystusem, to tak naprawdę w trzecim słowie już wie z kimś, czy ten człowiek ma komorę i osobistą relację, czy w ogóle kompletnie nawet nie pomochał Jezusa. Ale ja mam taką szczególną wierzę, między nami jest taka więź inna. Zazwyczaj mówię, wiesz, generalnie z miłością jest tak, jak z wiarą. Ją widać. Zazwyczaj się włącza taki system obronny. Ale wiesz, ale ja mam taką szczególną relację. Ta nasza relacja jest taka zupełnie inna, wiesz, taka bardzo wyjątkowa. Okej. Mówię, wiesz, on powiedział, kto mnie miłuje, ten przykazań moich przestrzegać będzie. On powiedział też, idąc na świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Pytam, głosisz Ewangelię? Pytam, czy głosisz Ewangelię? Jeśli nie głosisz, to nie kochasz Boga. Mocne, co? Konfrontujące. Bardzo konfrontujące. Bardzo konfrontujące. Ja nie przeczę, że ten ktoś ma piękne uczucia do Boga. Że ma w ogóle wspaniałe emocje. Nie przeczę też, że jest mu wdzięczny. Ale prawda jest taka, że jeśli nie głosi Ewangelii, to go nie kocha. To nie jest miłość. Wiecie, to naprawdę jest, wydaje mi się, że bardzo ważne, żeby miłość widać. Miłość widać. Podobał się, jak w pierwszym liście Jana właśnie, 3:18 Jan napisał: dzieci, miłujmy się nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Czynem i prawdą. Miłość jest widoczna. Wiecie, jak sobie pisałem, to przypominałem, bo to ważne, żeby to dobrze rozumieć. Jak Julian był mały, spacerowaliśmy często, czy mieliśmy takie różne relacje. Julian mówił często: tato, kocham cię. Ja sobie szedłem z nim, opowiadałem mu różne rzeczy. Opowiadałem mu o Bożej perspektywie. Jak on mówił do mnie: kocham cię, tato.
co mówiłem, to przestrzeganie moich przykazań. Kształtowałem w nim pewną osobowość. Kształtowałem w nim pewien charakter, ponieważ miałem pełną świadomość, że prezentuję mu pewne wartości, że to, co do niego mówię, mówi do niego Bóg i od początku chciałem, żeby wzrastał w takiej mentalności. Wiecie, później był na przykład taki czas, że Julian był przez rok czasu na homeschoolingu i teraz nieważne, ile błędów ja, jako nauczyciel jego popełniłem, a popełniłem takie błędy, on zawsze był posłuszny. Jak ustaliliśmy na przykład, że mówię, Julianku, o 9:00 zaczynamy lekcję, nieważne, co było, jakie były okoliczności, on zawsze o 9:00 grzecznie siedział i był przygotowany. To była pewna mentalność, którą przez ten cały czas w niego zasiewałem. Także miłość widać. I wracając teraz do tej zasady numer jeden, musimy naprawdę to bardzo dobrze zrozumieć, że wszelkie komentarze na Facebooku, na YouTubie, to, że ludzie w ogóle w jakiś sposób one mówią, pozytywne czy negatywne, to w ogóle to bardzo dobrze, że one są. Bardzo dobrze, że one są, że one w ogóle wzmacniają zasięgi naszych przekazów. Wiecie, ja się modlę o to. Ja się modlę o to. Żeby tak to właśnie wyglądało. Żeby i życzliwi, i nieżyczliwi nieśli to dalej. Żeby Ewangelia, nauczania, poselstwa, żeby była w ogóle niesiona dalej, tak? To Paweł pisał o tym, z tego się raduję i z tego się radował będę. Rozumiem Pawła coraz bardziej go rozumiem w tych jego wywodach. Zacząłem doświadczać tego, o czym mówi Paweł, coraz częściej w różnych odsłonach. Pojawiła się w moich kręgach zawodowych pewna osoba, która postawiła sobie bardzo ambitny cel zawodowy. Za wszelką cenę mnie zwalczyć. Taki cel sobie postawiła. Co zaczęła robić? Owa osoba zaczęła brać swojego pięknego laptopa z moimi ewangelizacjami i latać do wszystkich ludzi wpływu i im to prezentować. I co? Alleluja! Alleluja! Stanie zwycięstwa. Nieważne jak. Byleby Ewangelia była głoszona. Słuchajcie, jak dochodzimy do miejsca, kiedy realnie zaczujemy się czuć bezpiecznie. Wiecie, bo jest taki moment, w którym generalnie jak przychodzą prześladowania, to my tak naprawdę gdzieś tam prześladowania, dobrze, Jezus miał prześladowania, też miał prześladowania, w ogóle przetrwać prześladowania, w ogóle już rozumiem, tak? Już dochodzę do tego i tak one muszą być, dobrze, jakoś to wytrzymam. To jest pierwszy etap, to jest normalne. Ale teraz, kiedy realnie ty rozważasz, kim jesteś, skąd jesteś, w ogóle czujesz się bezpiecznie, słuchajcie, jesteśmy w stanie wszyscy dojść do tego miejsca, że z tego, czego ten świat się boi, my się będziemy radować. Że to nie są puste słowa, to nie są slogany na zasadzie, Paweł mówi, o, raduję się z tego, a generalnie jest mi źle. Paweł, serce apostoła, serce ewangelisty, on to głęboko rozumiał. On rozumiał tą zasadę, że tak naprawdę nieważne jak. Ja nie mam możliwości rozmawiać w cztery oczy z każdą osobą wpływu bezpośrednio, do której bym jakby chciał dotrzeć. Dziękuję w ogóle za takie narzędzie. Dziękuję za taką osobę, która jest w stanie zanieść głoszoną przeze mnie Ewangelię. Merci. Naprawdę. Nieważne jak. Czy szczerze, czy nie szczerze, tak? Czy prawdziwie, czy obłudnie. Byleby tylko Chrystus był zwiastowany. Wiecie, to w ogóle jeszcze a propos tego bezpieczeństwa, to dla mnie to jest w ogóle mega ważne. To jest dużo takich określeń, słów, które są sloganami. Ja nie jestem związany z tą ziemią. Widzę to coraz bardziej.
W ogóle często sobie to rozważam. W środę wróciłem wieczorem z Gdyni. W czwartek rano się obudziłem, ciemno jeszcze było. Patrzę, mamy tak w sypialni, od lustra, od toalety. Tak się odbija w ogóle tam kawałek nieba. Jakoś tak chmury dziwnie się rozstępowały w dwóch kierunkach. Powstała taka jasność, wyskoczyłem z łóżka, i Jezus wraca. Ja jakoś mówię, kretyn, no może i kretyn, tak? Ale święty w ogóle, tak? I świadomy w ogóle tego, skąd jest naprawdę, bo ja w ogóle nie jestem związany. To są jakieś tam etapy, tak? Gdzie człowiek patrzy, co go trzyma. Jestem z nieba, czy jestem z tej ziemi? To jestem tym duchem, który siedzi w okręgach niebieskich, czy jednak generalnie żyje w tym wszystkim, co jest tutaj? To takie są jakby realne rzeczy. Oczywiście, ja jestem świadomy, tak jak Paweł mówi, tak jakby serce apostoła, serce ewangelisty. On musiałby być świadomy roboty, którą trzeba zrobić generalnie, ale ja w ogóle mam świadomość tego, w ogóle też czekam na Jezusa. Na Jego powrót w ogóle. Więc zawsze, i teraz wiecie, jakby podsumowując ten jakby pierwszy etap, ten pierwszy etap jakby rozumienia, zawsze należy głosić Chrystusa. Masz parcie na szkło jeszcze. Chcesz błyszczeć, tak? Leczysz swoje poniżenie. Nie zatrzymuj się w głoszeniu Ewangelii. Idź i głoś. Idź i głoś. A przy okazji rób robotę. Ale niech się to nie zatrzymuje. Bo żaden człowiek na początku nie ma w 100% czystych intencji. Musi sobie pewne elementy przerobić. Drugi etap rozwoju. Dalej zostanę na liście do Filipian. W drugim rozdziale, w trzecim wersecie Paweł pisze tak. I nie czyńcie nic z chłodliwości. Intencje. Ani przez wgląd na próżną chwałę. W tym słowie tu nie chodzi o efekt. Tu chodzi o intencje. Nie czyńcie nic z chłodliwości. W przypowieści Salomona 26-21 jest napisane tak. Czym węgiel dla żaru i drzewo dla ognia, lubi się często przyglądać na ogień, tym człowiek kłótliwy dla zniecania sporu. Efektem zwiastowania Ewangelii przez kłótliwą osobę będzie momentalnie zadyma. I teraz, okej, jeśli intencje są czyste, to będzie święta zadyma. Ale ja chcę powiedzieć dzisiaj troszeczkę o czymś innym. O coś innego mi chodzi. Chodzi mi o właściwe rozkładanie akcentów. To mi się wydaje, że to jest bardzo ważna rzecz, że pełna Ewangelia jest na tyle kontrowersyjna dla świata. Pełna Ewangelia, że nie trzeba jej dodatkowo okraszać. Pełna Ewangelia. I to, co jest ważne, Ewangelia nie jest Ewangelią sporu. Ewangelia jest Ewangelią pojednania Boga ze światem w Chrystusie Jezusie. Jej istota i przekaz, one wywołują spory, ale to nie jest Ewangelia sporu. I bardzo łatwo gdzieś w tym popłynąć. To jest Ewangelia pojednania. Kiedy głosimy pełną Ewangelię, to wystarczy. Ona z samej swojej istoty będzie wywoływała spory. Będą zadymy. Ale nie trzeba jej dodatkowo okraszać. Nie trzeba dodatkowo podkręcać jej z kłótliwych intencji. W drugim liście do Tymoteusza 2:4 Paweł pisze tak. Ale sługa pański nie powinien wdawać się w spory, bo cię nie będą słuchać. Lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności. Słuchajcie, tu nie chodzi o to, jak to zazwyczaj religia próbuje opakować, tak? Czyli żeby zrobić teraz takie plastikowe głoszenie Ewangelii, tak? To nie o to chodzi. Nie o to chodzi, tak? Trzymaj się Ewangelii. Trzymaj się pełnej Ewangelii. Głoś pełną Ewangelii, to wystarczy. Wystarczy. Tak? Nie trzeba Ewangelii dodatkowo ukraszać. Nie trzeba. Coś wam powiem, jak ja się nawróciłem, później nawróciła się Julita.
I zrobiliśmy w naszym domu, wyprawiliśmy święta Bożego Narodzenia. Zapraszając moją rodzinę, Julity rodzinę. Tak bardzo chciałem, żeby to nie były w końcu, żeby po raz pierwszy nie były to święta jedzenia, tylko żeby był w nich jakikolwiek przekaz. Posadziłem wszystkich do stołu. Ręce mi latały, trząsłem się cały, rozemocjonowany w ogóle, spocony w ogóle. Wziąłem Biblię, czytałem im o Nowym Narodzeniu. Bardzo dużo mnie to kosztowało. Moje intencje też były jeszcze różne. Chciałem im generalnie wygłosić, ale w pewnym momencie, bo różnie zareagowali. Raczej powiedziałbym, że negatywnie. No i w którymś tam momencie pamiętam, że Julity brat tak mnie podkręcał mnie pytaniami, tak mnie trochę prowokował. No i ulało mi się, słuchajcie. Ulało mi się. Pokusiłem się z nim tam. Potępienie się załadowało. Wszystko się załadowało. A miało być tak pięknie, nie? Miało być tak pięknie, chciałem ładnie głosić Ewangelię, tak? Ale to było to, tak? Ja byłem nastawiony wtedy taki... No dosyć kłótliwy. Tak naprawdę chodziło mi o to, że moje jest najbardziej mojsze, tak? To było jakby główne przesłanie, tak? Więc wracając do tego słowa, przy głoszeniu Ewangelii my mamy być zdecydowani. Mamy być też prowokujący, wtedy, kiedy nas Duch Święty do tego pobudza, tak? Mamy być wyraziści, bo to nie chodzi o to, żeby być plastikowym ewangelistą, tak? Ale nie kłócić się. Nie kłócić się. I to też, żeby dobrze to zrozumieć, bo jak cię gdzieś nie zechcą, głosisz tą Ewangelię, tak? To strząśnij prochu, tak? Możesz powtórzyć za Pawła, jak Paweł w Koryncie, tak? Krew wasza na głowę waszą. Ja jestem czysty. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi, że w tym momencie my mamy być... Jeśli ktoś nie chce Chrystusa, jeśli ktoś nie chce Jego, dla niego już nic nie ma, tak? Albo tak jak Jezus powiedział w Ewangelii Jana 12:48. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. 2 tygodnie temu byliśmy z Julitą i z Basią pod uniwersytetem. Głosiliśmy Ewangelię. Tam jest taki człowiek. Rozdaje ulotki. Takie miałem przekonanie, że tam 6 raz słyszę tego głoszonej przez nas Ewangelii. W tym momencie jakby nie wytrzymał. Zaczął się czepiać tego, co mówimy. Coraz bardziej się rozkręcił. W pewnym momencie zatrzymałem i mówię, posłuchaj mnie. 6 raz. Słyszysz tutaj. Pełną Ewangelię. Te słowa, o które mnie teraz atakujesz, te słowa będą cię sądzić. Nic więcej dla siebie nie ma. Nic więcej. Na podstawie tych słów. Zagotował się. Ale słuchajcie. 6 raz. 6 raz. Ja wiem, z jaką intencją i przesłaniem wychodzę głosić tam Ewangelię. Ja wiem. A on 6 raz. I on nie chce. Ja nie mam wątpliwości. To nie jest kłótliwość, to jest prawda. Przyszedłem, wylałem Chrystusa. Opowiedziałem mu, jakie jest rozwiązanie w jego życiu. Te słowa będą go sądzić. W liście do Tytusa 3:9 Paweł pisze tak. A głupich rozpraw, rodowodów, sporów i kłótni o prawo unikaj. Są one bowiem nieużyteczne i próżne. Wiecie, ja nie chcę się zajmować czymkolwiek w życiu, co jest bezwartościowe. Ja jakiś czas temu zacząłem się zastanawiać w ogóle, co ja robię. Ja stwierdziłem, że ja chcę, aby moje działania były skuteczne. Aby one były skuteczne. Że w ogóle chodzi o skuteczność, tak? Głupich rozpraw, rodowodów, sporów i głównie o prawo unikaj. Są one bowiem nieużyteczne i próżne. Nie ma mnie w tym. Nie ma mnie w tym. W liście Jakuba
3:16 czytamy tam. Bo gdzie jest zazdrość i gutliwość, tam niepokój i wszelki czyn zły. Gutliwość towarzyszy. Towarzyszy znaczy idzie ich w parze. Niepokój. Niepokój. Mamy w sobie Jahwe Szalom. Jahwe Szalom mieszka w każdym z nas. Tak? Ja nie chcę chodzić w niepokoju. Nie chcę. Nie chcę chodzić w niepokoju. Chcę się poruszać w Jahwe Szalom. Chcę być w odpocznieniu, chcę być w pokoju, tak? Bo gdzie zazdrość i gutliwość, tam niepokój i wszelki czyn zły. I to jest ta pierwsza część tego drugiego etapu zrozumienia, dotycząca właśnie gutliwości. A druga dotyczy próżnej chwały. Paweł w Galacjan 5:26 pisze tak. Nie bądźcie chciwi próżnej chwały. Jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdrosząc. Zastanawiałem się, modliłem się o to, chciałem dobrze to rozumieć, mówię, Boże, czym ta próżna chwała jest? O co w ogóle, o co w tym chodzi, tak? Święty powiedział do mnie, że próżna chwała to jest takie zabieganie o chwałę nie wynikająco ze zjednoczenia ze mną. Człowiek próżny to jest człowiek, który w swoim mniemaniu on ani nie jest zaakceptowany w swoim mniemaniu, bo tak naprawdę on jest zaakceptowany, tak? Narodził się z Bożego Ducha, tak? I nie jest też bezpieczny w Chrystusie. On usiłuje tak jakby coś dodatkowo zrobić poza Chrystusem. To w Chrystusie jest za małe. Chce zrobić jeszcze coś obok, jakoś ponad to. Jakoś bardziej podnieść swoją wartość. Bo samo to, że jest w Chrystusie, nie zaspokaja jego poczucia wartości. Bo dał się oszukać diabłu. Dla zobrazowania dam wam przykład. Człowiek, który twierdzi, że ma za słabe świadectwo, aby głosić Ewangelię, jest człowiekiem próżnej chwały. Mówiąc za Zbigniew Wiedenswortem, jak śmiesz? Jak śmiesz powiedzieć, że twoje spotkanie ze Stworzycielem nieba i ziemi, Panem Panów i Królem Królów, Jezusem Chrystusem było małe? Czego szukasz? Chrystusa czy fajerwerków? Czy chcesz to w jakiś sposób podbić jeszcze? Uatrakcyjnić coś? Uważasz, że Chrystus sam w sobie jest zbyt ubogi? Że trzeba spotkanie z Nim okraszać skwarkami dodatkowymi, żeby lepiej smakowało? To próżna chwała. Jak Artur mówił dzisiaj przed spotkaniem, a propos plotki, tak mi się od razu teraz nasuwa drugi przykład. Człowiek, który plotkuje, to człowiek próżnej chwały. Człowiek, który w jakiś sposób chce pokazać innym, że jest lepszy, że jest wyżej, potrzebuje się dowartościować. Jego wartość nie jest zaspokojona w Chrystusie. Nie jest bezpieczny. Musi coś udowodnić sobie lub innym, coś pokazać, coś jeszcze zrobić. I zobaczcie, wracając do tego słowa, tak, że nie bądźcie chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i jedni drugim zazdroszcząc, tak? Ta próżna chwała, poszukiwanie próżnej chwały, ona rodzi konflikty pomiędzy ludźmi służby. Rodzi konflikty. Dobrze się jest w tym przejrzeć. Jeśli drażni cię twój współusługujący brat czy siostra, tak? Lub jeśli im czegoś zazdrościsz, zastanów się, o co chodzi. Czy przypadkiem, w którymś momencie nie dałeś się oszukać, przestałeś być bezpieczny. Bo to bardzo szybko trzeba wrócić na tą prostą ścieżkę, takiej pełnej akceptacji w Chrystusie. Ja w swoim dotychczasowym nowym życiu
że taką najmę, ujmę. Tak? Bardzo dużo czasu poświęciłem. Uważam, że to jest w ogóle mega ważne. Poczucie bezpieczeństwa. Wiecie, jak ja... Znaczy, ja się nigdy nie czułem tak bezpiecznie, jak się czuję teraz. I powiem wam tak, że widzę, że dopiero kiedy człowiek jest realnie bezpieczny, to on może widzieć. On może w ogóle proroczo widzieć pewne rzeczy. Inaczej albo jego umysł, albo lęk zagłuszą to, co mówi Bóg. Ja bardzo dbam o higienę mojego bezpieczeństwa. Wczoraj wróciliśmy do domu po modlitwie wstawienniczej. Od dłuższego czasu, już taki mam tak intensywny czas, i w końcu był taki wieczór, że możemy się położyć, poleżeć chwilę. Wyśpi się dzisiaj 7 godzin. Wow. Położyliśmy się, włączyliśmy, mówię, zobaczymy jakiś film, patrzę. 7 wspaniałych, nigdy nie widziałem. Denzel Washington, nasz brat w Chrystusie. Zaczęliśmy oglądać, ja tradycyjnie odwróciłem się na bok i zasnąłem. I tak sobie śpię. Słyszę, że coś się dzieje, jakieś zamieszanie. Tak? Ja nie jestem niewolnikiem mojego telefonu, nie chodzę wszędzie po domu z moim telefonem. Ale słyszę, że Julina dostaje telefon. Nieważne od kogo, bo to nie ma w ogóle znaczenia. I słyszę po drugiej stronie taką próbę takiego przeniesienia. A tam paniki! 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 Bój się! Jakaś taka światowa w ogóle ważna rzecz. I teraz jest bardzo ważna higiena. Tak? Już przebudziłem się. Słyszę w ogóle, że chodzi o bzdurę. Chodzi o nieprzerobione lęki. Natomiast presja na nas jest taka, że jeśli się nie zaczniesz teraz bać, jeśli nie wejdziesz, to jesteś zwyrodnianec. Wiecie, jaką miałem myśl? Bałem o swoją higienę. Że skoro już się obudziłem, to dokończę sobie ten film. Amen. Świat tego nie zrozumie. Religia też tego nie zrozumie. Jest nacisk, ale ja wam powiedziałem, naprawdę, to jest bezpieczeństwo w Chrystusie, wolność od lęku, świadomość tego, że widzę dalej, głębiej w ogóle, że sobie płynę, ja jej nie oddam. Nie oddam jej. Czasami po ludzku jakaś cena zostanie zapłacona, jakieś relacje, nie najzdrowsze, jak widać, padną, tak? No ale to właśnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tak? Wracając do tych etapów rozwoju w głoszeniu Ewangelii, tak? To przy tym drugim etapie. W ogóle głoszenie Ewangelii to nie jest konkurs na najbardziej oryginalne poselstwo. To jest w ogóle głoszenie Ewangelii o Chrystusie i o naszym spotkaniu. Chrystusie, którego spotkaliśmy w naszym życiu. Nie trzeba tego dodatkowo okraszać. Pełna Ewangelia, nasze świadectwo, to wystarczy. Ja często wracam do tego, bo to dla mnie jakby osobiście było takie bardzo, bardzo wyraziste. Jak pierwszy raz wyszliśmy głosić Ewangelię na ulicę, pamiętam. Z Agatą wtedy, Artur gdzieś pojechał na usługę, się kształtował ten kościół. I było 6 osób głoszących Ewangelię. Każda z zupełnie inną historią. Zupełnie inną historią. Pamiętam, staliśmy przed Dworcem Wileńskim. Dla mnie to była taka nowość, też byłem w ogóle, wiecie, taki ciekawy, tak? I pamiętam, że głosiła Basia, Norbert. Przy każdej osobie, która głosiła, zatrzymały się inne osoby. Zupełnie inne osoby. Zupełnie inne osoby. Duch Święty pokazał mi to wtedy, mówi, zobacz w ogóle. Zobacz, jak to działa. Jako zespół jesteście w ogóle skuteczni. Dotrzecie do każdego, tak? Ja wtedy tak stałem, wiecie, to było dla mnie tak wyraźne, że mi już jakby wystarczyło. Naprawdę. Nie ma czegoś takiego, że jest słabe świadectwo. Nie ma takich rzeczy. To jest świadectwo spotkania z Bogiem. Mega ważne. Mega ważne. I każde może być inspiracją. Tak?
i odpowiedzią przede wszystkim dla innych ludzi, tak? Dla synów pokoju. I trzeci etap rozwoju, ostatni etap, o którym chcę mówić, w dojrzewaniu, w głoszeniu Ewangelii, Filipian 1:27, Paweł pisze tak: niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Jest mega ważne. Mówiłem się o to. Kiedyś pamiętam, to pierwszy raz przeczytałem, co to znaczy. Tak wzrastało we mnie systematycznie. Zraz gdzieś tam z moim wzrostem. I tak podsumowując, ja bym to ujął w takich czterech elementach, które składają się na to, aby życie nasze było godne Ewangelii Chrystusowej. Pierwszy etap. Na podstawie Ewangelii Marka 1:15 wierzcie Ewangelii. Wierzcie Ewangelii. Musisz wierzyć w pełną Ewangelię. Musisz w nią wierzyć. Zwiastujemy Ewangelię, której osobiście wierzymy. W pełną Ewangelię. Czyli też Ewangelię sukcesu. W pełną Ewangelię. Wierzymy w nią i ją zwiastujemy, tak? Wierzymy i zwiastujemy całą wymianę krzyżową i zmartwychwstanie, tak? To bardzo ważne. Bo jeśli ty w coś nie wierzysz, to nie zasiejesz tego dalej. Nie przekażesz tego dalej. Jeśli ty na poziomie twojego serca nie wierzysz w to, tak? Tak też kiedyś mówiłem, pisałem o tym, jest taka stara maksyma łacińska, tak? Nemo plus iuris in alium transfer potest panem psychamu. Mówiąc po polsku, nikt nie jest w stanie przenieść na inną osobę więcej praw, aniżeli sam posiada. Nie zaniesiesz czegoś, czego nie masz. I teraz słuchajcie, wycelowo mówię, to jest trzeci etap rozwoju. W pierwszym, tak? Nie wszystko jeszcze może być w tobie jakby ukształtowane. Ale w tym ostatnim, ty wierzysz. Wierzysz w tą Ewangelię. Czyli przede wszystkim ta Ewangelia, ty ją też rozważasz. Każdego dnia nie wpadasz w rutynę tylko tego, że jakby lecisz, ale ją przeżywasz. Przeżywasz. Rośnie, kiedy ty wierzysz w tej Ewangelii, rośnie twoje namaszczenie. Rośnie twój wpływ. Rośnie skuteczność. Nie zaszczepimy kogoś większą wiarą, tak, niż sami posiadamy. Nie ma szans. Ta osoba sama może później dojść, tak? Ale nie zaszczepisz, nie zainspirujesz, tak? Więc jeśli chcemy, aby nasze życie było godne Ewangelii Chrystusowej, musimy wierzyć w pełnej Ewangelii. Rozwijać się wierzę, tak? Wierzyć w to, co głosimy. Realnie, za każdym razem. Kiedy wychodzimy, kiedy głosimy. Wierzymy w to. Jako absolutną, ostateczną prawdę. I ostateczne zdanie Boga do człowieka. To pierwsze. Drugi element. Na podstawie drugiego listu do Koryntian 9:13. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej. Podporządkowanie się Ewangelii Chrystusowej w naszym życiu. I to teraz wiecie, musimy się zgodzić z tą Ewangelią w naszym życiu. To czasami tak się lekko o tym mówi i to pozostaje sloga. Uwierzyłeś już, że tak jest, a teraz musisz pozwolić, aby pełna Ewangelia, każdy jej aspekt, wykonywała realną pracę w twoim życiu. Realną pracę w tobie. Każdy element, który nastąpił na krzyżu Golgoty, że ty się zgadzasz, niczego nie trzymasz na siłę, tego nie, tu nie, tam nie wiem, co będzie, tylko że zgadzasz się, żeby ta Ewangelia Chrystusowa zmieniła twoje życie, kształtowała twoje nowe życie, że ty żyjesz zgodnie z tą Ewangelią. Czyli tak naprawdę, żeby nasze życie było godne Ewangelii Chrystusowej, to każdy element tej Ewangelii musi być widoczny w naszym życiu.
musi być widoczne. To musi być widać, że my w to wierzymy, że my żyjemy zgodnie z tą pełną Ewangelią, że podporządkowaliśmy się jej. Trzecia rzecz. Na podstawie dalej Filipian, 2 rozdział 19-21, Paweł pisze tak. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślę do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Miłosne intencje. Nie szukanie swego to bardzo ważny element. I ja chciałbym się tutaj też na chwilę zatrzymać. Bo to też uważam, że należy dobrze rozumieć. Bóg w ten sposób pokochał świat, w ten sposób, tak, nie inny, że Syna swojego jednorodzonego dał. Amen? Amen, tak? W ten, a nie w inny sposób. Tak? Czyli, żeby to dobrze zobrazować, tak? Nie wiem, powiedzmy, że jestem jakimś naukowcem wybitnym i lekarzem. Jest pacjent, który umiera. Jakiś człowiek, który jest chory, tak? I w tym momencie ja wymyślam to jedno, jedyne lekarstwo. Tak? To moja miłość do tego człowieka, ona się przejawia w tym, że ja mu daję to lekarstwo. Nie daję mu kasy na inne leki. To nie jest miłość. Bo jest jedno rozwiązanie. Jest jeden Chrystus. Bóg pokochał świat w ten sposób, że dał Chrystusa. Tylko w ten sposób. Nie ma innego poziomu miłości Boga do tego świata. Tak? Tak jak dla tego człowieka, tego pacjenta, ta miłość jest dotykalna, tak? Tylko w tym leku. Tak miłość Boga do człowieka jest dotykalna dla człowieka tylko w Jezusie Chrystusie. Tylko, tak? Tylko w Jezusie Chrystusie jest dotykalna miłość Boga do człowieka. I teraz zobaczcie, bo też w tym aspekcie jest takich sporo, uważam, że sloganów. Jesteśmy zjednoczeni z Bogiem. Amen? Każdy z nas, tak? Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Amen? Amen, tak? W miejsce Chrystusa poselstwo sprawuje teraz ja i ty. Amen? Tak? Jezus w ciele jest teraz w niebie. Amen? To teraz zobaczcie. Bóg w ten sposób pokochał tych ludzi, którym w piątek głosiłem Ewangelię pod Politechniką, że dał, wysłał mnie, abym w miejsce Chrystusa zwiastował pojednanie Boga z człowiekiem w Chrystusie Jezusie. To jest miłość Boga do człowieka, do tych ludzi, którzy są teraz na ziemi. Ty, głoszący Ewangelię, nie ma innej. Jezus w ciele jest w niebie. Jezus porusza się przez Kościół. Kościół, który głosi Ewangelię, to jest jedyny poziom dotykalnej miłości Boga dla człowieka tutaj. Tu nie chodzi teraz, wiecie, tu nie chodzi o uczucia, o emocje, tak? Ja czasami różne mam odczucia, idąc, głosząc Ewangelię. Naprawdę, czasami w ogóle spotykam ludzi, których współczuję. Czasami widzę postawy, które mnie bardzo gniewają, nazywając to jakby delikatnie, ale to w ogóle nie ma znaczenia. Kocham tych ludzi w ten sposób, że zwiastuję im prawdę, pełną Ewangelię, tak? Moja miłość jest do nich w Chrystusie Jezusie. No, nie, ona nie ma nic wspólnego z tym, co ja odczuwam w danym momencie, tak? Bóg pokochał ich w ten sposób, że dał im Chrystusa, tak więc ja ich kocham w ten sposób, że ja im w ogóle głoszę tego Chrystusa. Amen. Nie ma inaczej. Nic innego do tego nie dołożę. A jak ujmę coś, to już będzie niepełna Ewangelia. To nie będzie Duch Jezusa. Czyli tylko wtedy, kiedy w ogóle prezentuję i mówię pełną Ewangelię. I teraz zobaczcie przy tym wszystkim. Ja nie szukam swego. Daję im Chrystusa. Zresztą
Zastanawiałem się nad tym słowem, mówię, jak w tym kraju ktoś, kto wychodzi na ulicę, czyli zwiastuje Ewangelię tak jak Jezus, tak? W taki sposób. Jak on w ogóle może szukać swego? Dostałem strzała. Wiele razy byłem popchnięty. Wiele razy byłem zwyzywany. W różny sposób prześladowany. W ogóle pokażcie mi to. W ogóle gdzie ja szukam swego? Gdzie ja szukam swego? Po ludzku. Co ja szukam? Gdzie miłosna intencja. To jest naprawdę bardzo ważne. Kiedy idziesz głosić Chrystusa, to jest jedyny, dotykalny dla ludzi przejaw Bożej miłości. On w ciele jest tam. Dlatego to wszystko jest takie spójne i ważne. Jesteśmy z Nim zjednoczeni, w Jego imieniu poselstwo sprawujemy, tak? Ty głosisz, to On głosi. Amen. I czwarta część, która też jest taki element, który też jest dla mnie osobiście taki bardzo mocny. Na podstawie Filipian 2,22 Paweł pisze o Tymoteuszu. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dzieci ojcu. Tak on ze mną służył Ewangelii. Chodzi o wierność. Rozwala mnie to i dotyka, bo to jest takie prawdziwe, wiecie. Wierność. Wszyscy zostaliśmy powołani na wiernych szafarzy. Wiernych szafarzy. W 1 Koryntian Paweł pisze tak, 4:2. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, aby każdy okazał się wierny. Jesteśmy też szafarzami tego, że Ewangelia w ogóle jest zgłoszona. Czy ona jest zgłoszona, czy nie jest zgłoszona. To my jesteśmy szafarzami tego. Jezus jest w niebie, w ciele. My jesteśmy tutaj, Jego dzisiaj, Jego ciało. Jezus mówi w Ewangelii Mateusza 25-21, tak? Znamy dobrze te słowa. Dobrze sługo, dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Jak sobie rozważałem w ogóle kwestię tej wierności, tego, aby moje życie było godne Ewangelii Chrystusowej, bo też uświadomiłem sobie, że właśnie to wierność otwiera drzwi do wzrostu, do kolejnej przestrzeni. Tak, wierność, owoc ducha, tak. Dobrze, sługo, dobry i wierny. Nad tym, co mały byłeś wierny, wiele ci powierzę. Jeśli jesteśmy wierni w tym, co jest teraz, to ta wierność, ona procentuje. To ta wierność, ona płaci w pewnym sensie. Przeczytam jeszcze taki fragment, tylko sobie nie wypisałem. Drugi Tymoteusza, 4:14-17. Paweł pisze tak. Aleksander, kotlarz, wyrządził mi wiele złego. Oddam mu parę do uczynków jego. Jego i ty się strzeż, albowiem bardzo się sprzeciwiał słowom naszym. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy poganie i zostałem wyrwany z płaszczy wieli. Wiecie, często te końcówki listu, to się tak czyta, już przechodzą do następnego, nie? Pozdrowienia i tak dalej. Tu jest duża prawda pokazana na temat w ogóle Pawła postawy. Pisze, ktoś mu wyrządził wiele złego. Wszyscy go zostawili. Ale został wierny przy swoim powołaniu. Zanieść Ewangelię do pogan. Nie wycofał się. Pomimo niesprzyjających okoliczności, tak? W ogóle nie zważał na te okoliczności. Robił swoje. Są bardzo
bardzo mocne fragmenty, takie dojrzałe i głębokie. I znowu jakby wrócę do tego, żeby być wiernym, to trzeba być bezpiecznym. A człowiek nie jest bezpieczny. Dlatego tak uważam, że tak ważne jest to, abyśmy nie ślizgali się na tym, jak ona słagamy. Abyśmy naprawdę w ogóle zagłębiali się w to, co się wykonało na krzyżu w chwili naszego nowego narodzenia. Kim my jesteśmy? Skąd my jesteśmy? Gdzie jest nasza ojczyzna? Co my tu robimy? Ja lubię te pytania. Bardzo dużo razy w życiu sobie je zadałem. Bardzo dużo. A jak widziałem, że jest coś, co mnie w jakiś sposób trzyma, czy ciągnie do ziemi, poza wpływem Ewangelii, to wiedziałem, że jest to temat, na którym muszę popracować więcej. Na którym muszę popracować sobie bardziej. I zanurzałem się w tym. Wiedziałem, że to jest istotne, tak? I dzisiaj, jak Paweł w tym fragmencie, chcę być wierny Ewangelii. Chcę być wierny. Jestem świadomym człowiekiem. Kształtowanym człowiekiem. Wiem, czego chcę. Postanawiam być wierny. Chcę, aby moje życie było godne Ewangelii, tak? Swoiste takie w ogóle podsumowanie tego, o czym mówię, znajdziemy też w pierwszym Tesaloniczan 2, 4, 6. Drugi rozdział, 4, 6 werset. Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy, aby nie podobać się ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Albowiem nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem, chciwością. Bóg tego świadkiem. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych, tak? Słuchajcie, zdobywajmy świat dla Ewangelii. Zdobywajmy. Głośmy na stadionach. Głośmy do milionów, miliardów. Nieważne. Ale nigdy nie bądźmy zależni od splendoru. Nigdy. Nigdy. Wiecie, ja wbiłem sobie na przykład pewne słowa w siebie i czasami jest tak, że wychodzimy gdzieś głosić Ewangelię i nie ma tam ludzi. Teraz byliśmy w piątek pod Politechniką. Teraz byliśmy tam z Basią. Deszcz zaczął padać. Ludzie gdzieś tam uciekają, ale ja postanowiłem być w ogóle wierny Ewangelii. I kiedyś Artur powiedział te słowa i one tak się mocno we mnie wbiły, tak? Jeśli wychodzisz głosić Ewangelię, jeśli masz to w sercu, nawet jak będzie pusto, głoś tak, jakbyś głosił do milionów. I ja tak głoszę. Wiecie, w ogóle jak wychodzę głosić, ja wierzę Ewangelii. Jak wychodzę głosić Ewangelię, ja się nigdy nie spodziewam porażki. Nigdy nie rozważam o tym, co będzie negatywnego. Kiedy ja głoszę, ja sobie rozważam, w ogóle w mojej wyobraźni miliony ludzi oddają życie Jezusowi. Takie rzeczy widzę. Na tym jestem skoncentrowany. I to też powoduje, wiecie, byliśmy teraz w piątek, nie było dużo ludzi tam. Ale w pewnym momencie miałem takie pobudzenie, poszedłem do człowieka, który czekał na tramwaj. Miał raka. Pomodliłem się o niego. Wiem, że już go nie ma. Zawsze będę głosił tak, jakbym mówił do tłumu. Oczywiście. Jesteśmy też mędrcami, tak? I modlimy się o to, żeby nasz wpływ był duży i będę jakby wychodził w te miejsca, gdzie jest dużo ludzi. Gdzie będą jakby słyszeć, ale zawsze będę głosił tak, jakbym głosił do milionów, tak? Ogłoszę Ewangelię Bożą. Jestem świadkiem Jezusa. Zawsze i wszędzie. Zawsze i wszędzie, tak? W ogóle, tak jak powiedziałem, wierzę Ewangelii. Wierzę w jej moc. Kończąc, powtórzę za Pawłem z drugiego listu do Tymoteusza 4:2. Głoś słowo i bądź pogotowy cały czas. Dogodny czy niedogodny. Amen.
wykonuj pracę ewangelisty. Kochani, jesteśmy szafarzami Ewangelii. Na nas spoczywa odpowiedzialność za jej głoszenie. Bądźmy w tym wierni. Amen.